Gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa serdecznie. Dzisiaj gorąco rozmawiamy o polityce w kontekście wyborów prezydenckich i koronawirusa. Czy te wybory prezydenckie powinny zostać przesunięte? Co się będzie z tym wiązało, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta? Czego w ogóle potrzeba do podjęcia takiej decyzji i czy to słuszna droga? O tym wszystkim porozmawiam właśnie dzisiaj z moimi państwa gośćmi, którymi są Julia Zimmermann, partia Razem. Witam serdecznie, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Julia Zimmermann, partia Razem. Dzień dobry raz jeszcze. Czy się słyszymy? Nie słyszymy, natomiast drugim gościem Jan Strzeżek, Porozumienie. Witam serdecznie. Czy my się słyszymy? Dzień dobry państwu. Słyszymy się, bardzo dobrze. Zatem zaczniemy naszą rozmowę. Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków Komisji Wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa. Tak napisało 540 lekarzy i naukowców w liście skierowanym do prezydenta i premiera. Prośba jest jedna: przesuńcie wybory prezydenckie. Czy rzeczywiście te wybory prezydenckie powinny zostać przesunięte pana zdaniem? Tutaj akurat kwestia jest taka, że mam wrażenie, ani ja, ani mimo sympatii pan redaktor, ani mimo równie dużej sympatii pani Julia, nie jesteśmy wirusologami, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie w ciągu najbliższych dni czy tygodni. Tak jak kilka tygodni temu czy kilka miesięcy temu nie byliśmy w stanie przewidzieć, że koronawirus po pierwsze przyjdzie do Europy, po drugie, że tak bardzo się rozleje, tak teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ta fala odejdzie. Dlatego my jako Porozumienie ustami naszego lidera, wicepremiera Jarosława Gowina, zaproponowaliśmy następujące rozwiązanie. Chcąc w tak ważnej, bo wybory prezydenckie są niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa kwestią, zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, żeby dogadać się z opozycją. Jeżeli pan minister Szumowski, minister zdrowia, powie, że nie da się w tej chwili dobrze, skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie, bo żadne wybory nie są warte tyle, co jedno życie ludzkie, przeprowadzić wyborów, to trzeba będzie ten termin zmienić. Jarosław Gowin zaproponował wiosnę przyszłego roku, ale tak naprawdę w tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak dalej koronawirus będzie funkcjonował na terenie Polski. No właśnie, sytuacja cały czas jest bardzo dynamiczna, to się zmienia tak naprawdę z dnia na dzień i każdy kolejny dzień nowe wyzwania w kontekście koronawirusa nam przynosi. Czy się słyszymy z panią Julią Zimmermann, partia Razem? Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, że tak, już tak. Tak, słyszymy się, ja również panią widzę, więc zadam pytanie, czy wybory prezydenckie powinny pani zdaniem zostać przesunięte, tutaj odwołując się do tego listu, który został podpisany przez 540 lekarzy i naukowców. Ten list no, sugeruje, czy prośba z tego listu wynikająca jest jedna: właśnie przesuńcie wybory prezydenckie. Czy pani zdanie jest podobne w tej sprawie? Tak, bez wątpienia. No, możemy nie być my wirusologami, natomiast takie osoby są, znają się na tym, posługują się dostępną wiedzą medyczną, też taką, która pozwala po prostu budować modele przewidujące rozwój epidemii. A przede wszystkim mamy też porównanie z tym, co się dzieje na świecie, to znaczy ileś krajów odwoływało wybory. Francuzi ruszyli z pierwszą turą wyborów samorządowych i skończyło się to masowymi zachorowaniami w komisjach. Wiemy, że w tej chwili jest problem z poszukiwaniem ludzi do komisji w Polsce, bo ludzie się słusznie boją. Naprawdę nie można ryzykować tego, że z jednej strony wybory miałyby spowodować jakiś gwałtowny rozwój epidemii, a z drugiej nie możemy ryzykować tego, że wybory okażą się tak naprawdę wyborami, w których zagłosuje jakiś znikomy procent obywateli, którzy wykażą się tym olbrzymim samozaparciem i zaryzykują swoje zdrowie, nawet życie. Dlatego bezwzględnie wybory powinny zostać odsunięte w czasie. Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się wielokrotnie na temat właśnie tej kwestii. Posłuchajmy jednej z takich wypowiedzi, gdzie pan prezydent Andrzej Duda mówi o tym, jak te wybory są ważne, również w kontekście chociażby ciągłości władzy. Wybory są bardzo ważnym elementem, bo to są wybory. Wybory zapewniają ciągłość władzy państwowej, więc one są bardzo istotne. Proszę pamiętać, że też konstytucja określa prezydencką kadencję. Jasno i wyraźnie mówi, że ta kadencja jest pięcioletnia. Wybory zostały wyznaczone. Nikt nie wie z nas, co się będzie działo tak naprawdę 10 maja tego roku, czyli za półtora miesiąca. Nikt nie jest w stanie to określić. No, ja powiedziałem, mam nadzieję, że już po świętach ta sytuacja u nas będzie się uspokajała.
No tutaj, czyli podobne słowa, podobne wnioski w zasadzie, które na naszej antenie przed momentem pan Jan Strzeżek zaprezentował, mówiące o tym, że w zasadzie to nie wiemy, co się będzie działo tego 10 maja, kiedy wybory prezydenckie są wyznaczone. I rzeczywiście, z jednej strony jest ważna ta ciągłość władzy, żeby zachować wszystkie państwowe struktury w odpowiedniej formie i kondycji, właśnie gdzieś tutaj nie bez przyczyny używam tych słów, żeby walczyć skutecznie z koronawirusem, no ale z drugiej strony no bezpieczeństwo nawet jednej osoby, jednego obywatela, myślę, że tutaj powinno zostać postawione przede wszystkim, jeżeli chodzi o decyzje polityczne. Jeszcze też pytanie, z czym by się wiązało przesunięcie wyborów prezydenckich, bo cały czas się o tym mówi, że bez wprowadzenia stanu wyjątkowego nie da się w zasadzie tego zrobić, że ten stan wyjątkowy wtedy musiałby zostać wprowadzony, pan Jan Strzeżek. No tutaj akurat mam wrażenie, że sytuacja jest o tyle ciężka. Słychać mnie dobrze? Słychać dobrze, tak jest. A, bardzo się cieszę. Sytuacja jest tutaj o tyle ciężka, dlatego że tak jak już mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Z jednej strony musimy pamiętać o tym, że cały czas osoba, która jest pierwszym obywatelem, musi mieć silną legitymację ze strony społeczeństwa. Zaraz mija 5 lat, odkąd Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej, także rodzi się od razu pytanie, jak też zachowa się reszta klasy politycznej, bo jeżeli my jako obóz polityczny zdecydujemy się te wybory przesunąć poprzez chociażby wprowadzenie czy stanu klęski żywiołowej, czy któregoś z innych stanów wyjątkowych opisanego w Konstytucji, to ja jestem przekonany, że znajdzie się część środowisk. Tutaj mam akurat takie podejrzenie graniczące z pewnością, że to będzie środowisko Platformy Obywatelskiej, która zacznie mówić, że Zjednoczona Prawica przysuwa sobie czas, którym rządzi, że zawłaszczyła sobie władzę. Z drugiej zaś strony, jeżeli wybory odbyłyby się teraz i ktokolwiek by ucierpiał w wyniku przeprowadzenia głosowania, no bardzo źle by to wtedy świadczyło o przygotowaniu. Dlatego mam wrażenie, że teraz najlepszym rozwiązaniem, jakie można wybrać, jest to, żeby poczekać do tego, jak rozwinie się epidemia koronawirusa w Polsce po świętach wielkanocnych. Jeżeli będzie zauważalny spadek zachorowań i wzrost osób wyleczonych, no to wtedy będzie można rozważyć ten wariant mówiąc o tym, żeby wybory, głosowanie przeprowadzić 10 maja. Jeżeli zaś cały czas będziemy zmagać się z tym problemem, to w odpowiedzialności za życie ludzi, bo mam wrażenie, że akurat ten rząd jest wyjątkowo odpowiedzialny w tej sytuacji, bo i zarówno konkretne wsparcie gospodarcze i naprawdę mocne, początkowo wydawało się niepopularne decyzje co do ograniczania pewnych naszych swobód na rzecz bezpieczeństwa, będzie trzeba wtedy te wybory przesunąć. Tu na razie jest zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Mam wrażenie, że akurat w tej sprawie dość szybko tych odpowiedzi nie poznamy. Mam wrażenie, że ten tak, ale tutaj mówi pan też o tym, że no zobaczymy, co będzie po świętach, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Jeżeli zacznie się uspokajać, to być może da się te wybory przeprowadzić, ale z drugiej strony kampanie wyborcze poszczególnych kandydatów stoją w miejscu. No i też nie ma co się oszukiwać. Najlepsze narzędzia ku temu, by się pokazywać społeczeństwu, no ma jednak prezydent Andrzej Duda, co stawia go w uprzywilej pozycji do reszty kandydatów. Panie redaktorze, no to bardzo prosty przyczyny, bo Andrzej Duda jest prezydentem, to nie, on w tej chwili nie jest kandydatem Andrzejem Dudą, on cały czas jest głową państwa i każda zła decyzja, którą by podjął w tym okresie, również obciąża jego konto, no będąc mimo wszystko urzędnikiem państwowym, jakim jest prezydent, najważniejszym urzędnikiem państwowym, on cały czas nie może pracować. Gdyby, panie redaktorze, była taka sytuacja, że Andrzej Duda w tej chwili przestałby się pokazywać w mediach, przestał zabierać głos w czasie epidemii koronawirusa, jestem przekonany, że natychmiast pojawiłby się głosy mówiące o tym, że prezydent chowa głowę w piasek. No to, że sytuacja jest, nie bójmy się tego słowa, nienormalna, jest, pokazuje to, że nie siedzimy teraz obok siebie w studio, tylko rozmawiamy przez Skype'a. No ta sytuacja uniemożliwia prowadzenie kampanii wyborczej. Ja też pewnie teraz, gdyby wszystko było tak, jak zakładaliśmy, czyli że kampania będzie przebiegała normalnie, to też byśmy teraz najpewniej nie rozmawiali, tylko każdy z nas i pani Julia, która by pracowała na rzecz Roberta Biedronia, i ja na rzecz prezydenta Andrzeja Dudy, byśmy po prostu byli na ulicach i przekonywali mieszkańców polskich miast, miasteczek, wsi do tego, żeby oddali głos na kandydatów, których my popieramy. No, na razie kampanii po prostu prowadzić się nie, najzwyczajniej w świecie w tych konwencjonalnych sposobach nie da. No właśnie, tutaj myślę, że też ważne jest to, co pan zaznaczył, że takiego dobrego jednego rozwiązania nie ma, że jeżeli pan prezydent Andrzej Duda na przykład zawiesi przeprowadzenie wyborów, to rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że pojawią się głosy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent Andrzej Duda zawłaszczają sobie władzę na jakiś czas. Jeżeli te wybory zostałyby przeprowadzone, no to by właśnie było w drugą stronę idące tutaj komentarze i krytyka. Czy zgadza się z tym pani Julia Zimmermann? No,
Faktycznie trudno się z tym nie zgodzić. Faktycznie Andrzej Duda jako prezydent musi aktywnie w tej chwili się pokazywać, bo to jest część tej funkcji, że właśnie w takich sytuacjach kryzysowych prezydent się pokazuje i no, uspokaja po prostu niepokoje zrozumiałe społeczeństwa. No, natomiast też jest to oczywiście dodatkowy kamyczek do tego, żeby wybory przesunąć, bo faktycznie jest w związku z tym jedyną osobą kandydującą, ponieważ nadal pozostaje kandydatem, która ma zapewnioną realną ekspozycję, bo pozostałe kampanie faktycznie no, nie toczą się, też nikt się nimi tak naprawdę nie interesuje, bo po prostu ludzie mają znacznie ważniejsze sprawy na głowie, nie tylko związane bezpośrednio z możliwością zachorowania, ale też z tym, że ludzie po prostu tracą pracę w związku z tym, jak spowalnia gospodarka. Te rozwiązania, które na razie proponuje rząd, to są rozwiązania w dużej mierze przerzucające jednak nadal odpowiedzialność na pracowników. Takie, które w sytuacji spowolnienia powodują spadek dochodów po prostu pracowników, spadek tych dochodów w sytuacji, w której nie ma możliwości znalezienia sobie lepiej płatnej pracy, bo nikt teraz nie zatrudnia. Także zdecydowanie najrozsądniejsze wydaje się wprowadzenie stanu wyjątkowego. Przy czym, jeżeli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że czekanie na to, co będzie po świętach, jest mało sensowne. Dlaczego? Z jednej strony dlatego, że to, co się dzieje na świecie i modele pokazują, że to raczej nie będzie tak, że ta sytuacja zacznie się jakoś znacząco poprawiać. Przypomnijmy, że te rozwiązania, o których wcześniej wspominał Jan Strzeżek, które rząd wprowadził, to są rozwiązania, które mają spowalniać rozwój epidemii, ale rozwój, który jest nieograniczony, którego się nie da jakoś znacząco ograniczyć, to znaczy te modele, które mamy, wskazują, że jakieś 60% osób złapie tego wirusa. Duża część z nich przejdzie tę chorobę dosyć spokojnie, bo nie ma osłabionego organizmu, nie jest w grupie ryzyka. Natomiast wszystkie te kroki, które są podejmowane, mają na celu po prostu zapewnienie dostępu do ochrony zdrowia, tak żeby ochrona zdrowia nie była zasypana masą przypadków naraz, żeby nie było takich tragicznych sytuacji jak we Włoszech, gdzie się decyduje, kogo się podłączy do respiratora, tylko żeby dla każdej osoby, która faktycznie go potrzebuje, ten respirator był dostępny. I słowo odpowiedzi ze strony pana Jana Strzeżka, czy wybory powinny zostać przełożone jeszcze przed świętami, jak tutaj sugeruje pani Julia Zimmermann? Ja akurat w przypadku tak istotnych z punktu widzenia państwa decyzji nie jestem zwolennikiem, żeby odpowiadać absolutnie w momencie, kiedy ani ja, ani pan redaktor, ani pani Julia nie mamy pełnych danych. W tej chwili akurat liczę już po prostu na mądrość prezydenta Dudy, ministra Szumowskiego, premiera Morawieckiego, że w momencie, kiedy będą mieli wskaźniki, które w jasny sposób potwierdzą, że albo można, albo że nie można, wtedy podejmą taką decyzję. Tak naprawdę gdybanie w tej chwili, nie mając tego pełnego zestawu danych, nie mając analiz, które wskazują, jak dalej będzie się w przypadku korzystania i stosowania się z przestrzegania tych ograniczeń, które zostały w tej chwili narzucone, no, ciężko tak naprawdę w tej chwili oceniać. Trzeba tylko wierzyć, że rządzący podejmą decyzję, która nikogo nie narazi na utratę zdrowia. Pytanie też, czy Polacy pójdą do takich wyborów, jeżeli one odbyłyby się tego 10 maja, czy może nie będą musieli iść, bo każdy będzie mógł zagłosować korespondencyjnie, co też jest proponowane przez stronę rządową w tym momencie. O tym wszystkim za chwilę. Porozmawiamy sobie na antenie telewizji w Polsce.pl.